Nazywam się Teofila Pawełek. Prowadzę kiosk z lodami w Cygańskim Lesie. Początkowo właśnie były to punkty PSS-u. Ja byłam agentem. PSS zaopatrywał towar i tylko i wyłącznie lody się sprzedawało. Sanepid nie pozwalał kompletnie na nic więcej. Były wytwórnie lodów. Oni przywozili nam w takich beczkach 30-litrowych te lody. No i myśmy to sprzedawali i po prostu rozliczaliśmy się z PSS-em. No i to trwało dosyć długo, bo to prawie no już około 20 lat, jak PSS rezygnował z kiosków. No więc go pierwsze wynajmowałam i później jak kupiłam. I także od 92 roku jest to moją własnością, ten kiosk. Natomiast prowadzę go od 72 roku. Przygotowujemy się do sprzedaży. Proszę bardzo, serweteczki. Włączamy maszynę na pracę i czekamy gdzieś koło 10 minut, gdy będą gotowe. Dzisiaj serwujemy jagodę i śmietanę. Dużo ludzi przychodzi i wspomina. Pamiętam, wie pani, ja taki mały byłem, z dziadkiem przychodziłem. No a teraz popatrz pani, ja już mam takie duże dzieci, nie? Tak, bo to jednak jest 50 lat. To te dzieciaki, co miały tam po 5, po 6 lat, co pamiętają już, że tu przychodzili z dziadkami, bo dziadkowie już na pewno nie żyją, no to mile to wspominają i po prostu przekazują swoim dzieciom, że oni tu jednak chodzili, ta pani tu była i ta pani jest nadal, nie? Jest to bardzo miłe, jest to bardzo takie dla duszy, jak przychodzą i każe tam misia, pani Tosiu, jak się z panią nie przywitać, a to przyjeżdżając z zagranicy, którzy powyjeżdżali, bo dużo ludzi, był taki okres czasu, że dużo ludzi wyjechało i oni specjalnie tu przyjeżdżają na loda i żeby się z Tosią przywitać. No to poopowiadałam, jak się mi tam żyje, co u mnie słychać, no i także, że nie, ja bardzo, bardzo miło te czasy wspominam i w ogóle pobyt tutaj w kiosku. Kiedyś można było sprzedawać tylko lody, był bardzo taki rygorystyczny nakaz sanepidu, nie można było, i musiały być dwie osoby, jedna odbiera w tamtym okienku pieniążki, takie żetony podawała mi tutaj, ja na podstawie tych żetonów wydawałam lody, był jeden gatunek lodów, tylko śmietankowe, nie było żadnych wyboru, tak jak ja mam teraz 20. Codziennie robić raz zielone, raz różowe, raz tam czekoladowy, słony karmel, nawet miałam czarny. Czarny kokos. Staram się dogadać klientom, żeby nie narzekali, że mają monotonię, że ciągle jedno i to samo leci, jak za czasów, jak za komuny. No. Jestem bardzo skromna, nie mam jakichś wygórowanych życzeń, bo ja jestem, dziękuję za to, co mam, że dam radę jeszcze pracować, jeszcze umysł jeszcze jakoś tam pracuje. Nic mi więcej nie trzeba, mając już tyle lat, to jest zdrowia jedynie. Na razie dopóki jeszcze ja mogę, to jeszcze ja pracuję. Jest to dla mnie tak, no, może jest czasami ciężka praca, bo to się nie da ukryć, ale jest to też taka dla mnie jak odskocznia od rzeczywistości. No bo w moim wieku co? Siedzieć na ogrodzie, liści liczyć na drzewie? No nie.